Cześć, witam wszystkich bardzo miło i serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raider 2. Bardzo was przepraszam za tak długą przerwę i w sumie nie miałam długo wracać do tego nagrywania, bo mi się nie chciało. Save'y usunęłam przy wymianie systemu i w ogóle. I za dużo roboty było po prostu z tym. Ach, ale no cóż. Jakoś powróciłam. Nie wiem, jak ja to przejdę, bo nie wiem. Jak zwykle z Tomb Raiderem zawsze mam dużo problemów. I przepraszam was za grafikę, aczkolwiek chcę sprawdzić, ile zajmuje mi miejsca na dysku, bo już zapomniałam, ile mi zajmowało kiedyś nagrywanie Tomb Raidera i muszę to sprawdzić. Niestety kosztem filmiku, no ale nie będę 30 minut nagrywała na próżno, więc muszę to jakoś wytrzymać. Jeżeli będzie mało miejsca zajmowało, to postaram się nagrywać w większej rozdzielczości, nie tu. Jeżeli jednak tak na styk, no to będę musiała tą nagrywać, bo nie chcę mi się usuwać gier bez przesady. Nie będę się tak bardzo poświęcała do nagrywania, po prostu nie te czasy, nie ta lara zna ta. By the way, cały czas się staram, by nagrać z gościem, aczkolwiek mamy bardzo dużą różnicę ze sobą, jeśli chodzi o wolny czas i ja mam popołudniami teraz, ponieważ rano u mnie jest po prostu pełna chata ludzi, a mój gość ma rano wolną i ciężko jest się zgrać niestety. No ale może kiedyś się uda coś dopasować z czasem i to jest strasznie czasochłonne te klocki tu przesuwać, ale zapiszę sobie w sumie. Czemu by nie? No i tak jak widzicie, wszystko od nowa przechodziłam. Oczywiście statystyki w moich broni, apteczek, naboi i tak dalej mogą się być inne, bo przechodziłam od nowa, jak już wspominałam, więc zobaczymy. Piesio, nie kichaj. Jestem dość zręczna, jeśli chodzi o Tomb Raider 2, naprawdę. Dobra. Dość sobie całkiem nieźle radzę, zwłaszcza, że przestawiłam ostatnio się z prawego kontrola na lewy. Gdzie ja płynę? Tu. A co było? Nie było takie łatwe, bo zawsze się myliłam i zamiast kontrola wciskam alt. No, ale już jakoś przyzwyczaiłam, na szczęście. To już nie sprawia mi takiego dużego problemu. No i jeżeli was to ciekawi, to jak teraz to przechodziłam od nowa, no to w pierwszych trzech levelach nie użyłam żadnej apteczki. Za to w Operaus użyłam chyba trzy małe. Trzy małe, jedną dużą. Chyba, nie jestem pewna. Na pewno trzy małe użyłam. A co do dużej, to nie jestem pewna. Mam nadzieję, że dobrze słychać grę. Przed nagrywaniem robiłam sobie taką próbę, jak to wszystko słychać. I był spadek klatek. Przepraszam was za to. Ostatnio naprawdę mam sporo zajęć nowych i brak chęci na nagrywanie Tomb Raidera czy innych gier. Oprócz tego słodkiego flirtu, do którego was swoją drogą zapraszam, bo to jest jedyna chyba taka aktywna seria u mnie ostatnimi czasy. No i co? No i nie nagrywam już nic tak innego. To, że nagrywam Tomb Raidera, to cud po prostu, bo nie planowałam do niego powrócić. Bo byłam bardzo zniechęcona, że te save'y mi przepadły i ich nie odzyskam. Musiałabym od nowa przechodzić, bo nie lubię korzystać na czyichś save'ach, bo wtedy nie czuję się, że ja coś zebrałam, tylko ktoś używał tego i tak dalej. Nie bardzo. Wolę jednak przejść sama od deski do deski całą grę. Więc teraz postaram się kopiować zapisy regularnie, by mieć je na wszelki wypadek zapisane gdzieś. No ale okej. Jak zauważyliście, straciliśmy wszystkie bronie, co jest smutne. Ale zaraz musimy odzyskać nasze normalne pistoleciki. Jeszcze nie teraz oczywiście, bo po co? Dostać na samym początku. Dobra, wychodzimy. Postaram się o mało faili.
Bo jak mówiłam, dość zręcznie idzie mi przechodzenie Tomb Raidera. Początkowych leveli to już w ogóle, bo niedawno znowu przechodziłam. Niedawno, bo ja wiem kiedy. Co mi się otworzyło w ogóle? Co mi się otworzyło? Wiatrak zatrzymał? Możliwe. Okej. Przez to straciłam wątek. Tak, cała ja. Cudownie. Jeszcze mi się blokujesz, głupia. Już mi się przypomniało. Że grałam właśnie w Tomb Raidera niedawno i nie wiem, miesiąc, 2 temu. Przeszłam sobie do wodnych leveli, tam wodne leveli chyba do połowy. I nawet całkiem dobrze mi szło, więc myślę, że zrobiłam się jakaś zręczna w tą grę. Tak. Zatrzymały się, okej. Okay. No to lecimy w dół. Jeszcze powinnaś mi spaść, to bym się po prostu wściekła chyba. Głupia. No i jeszcze plus jest taki, że nie będę jakoś się miotać, bo w miarę pamiętam te levele początkowe i nawet końcowe. Tak całkiem pamiętam. Do Tomb Raidera 2 mam dobrą pamięć, bo to jest klasyk po prostu u mnie. Podstawowa gra dzieciństwa i grzechem by było jej nie znać. Poza tym mam dobrą pamięć do takich gier z dzieciństwa. Gorzej z nowoczesnymi grami ówczesnego wieku. Dobra, mamy pistoleciki, o tam już wziąłem kotlesia. Ale my musimy się dostać na górę znów. Co raczej nie jest trudne, doskoczę tak. Yeah! Zapraszam. Tu wiem, że tu jest z bronią. Nie wiem, czy z pałką nie powinien być. O, właśnie! Cześć! Nie bij mnie. No, okej. Okay. Wteczka, dziękuję panu bardzo. Bardzo mnie denerwuje ta grafika. Nauczyłam się już grać na wyższej. Na mojej karcie i w ogóle. Tam chyba nie opłaca się iść, tam nic nie ma. No ale muszę zrobić próbę, jak to będzie wyglądało, bo nie chcę usuwać gier, jak już mówiłam, na potrzeby nagrywania Tomb Raidera, bo po prostu dla mnie nie warto. Zapiszmy sobie, zaraz wyłączymy tą syrenę, która jest irytująca i mam nadzieję, że w ogóle w żaden sposób mnie nie zagłusza, bo mi się chyba zdenerwowała przy montażu. Teraz tak. Lewo czy prawo? Zgaduję, że lewo, ale możliwe, że trzeba iść w prawo. Ach, ta filozofia. Okej, psy. Nie strzelaj. O Jezu, ile ten pies w ogóle nie zjada? W ogóle nie ma takiej opcji. Czytaj. Głupia. Wyłącz to mi to przy okazji. Boże święty, przestań drzeć. A ty pies, przestań szczekać. Na szczęście nie zaczął. O, pięknie. Nie strzelaj. Cudownie. Cudownie. Widzicie, jaka różnica? Więc jestem z ciebie dumna. Tak może być. Okej. Tu zaraz ginę. O, żyję nawet. I tu jest karta potrzebna, więc jednak źle przyszłam. Tak czułam, że w prawo trzeba iść, ale zaryzykowałam. No dobra, nieważne. Grunt, że przeszliśmy ich. Mamy spokój później. Nie lubię tych leveli. Naprawdę są takie, jakby to ująć, mechaniczne. Irytują mnie bardzo. Nie lubię tych leveli, naprawdę. Potem na drugim miejscu leveli, jakich nie lubię, to są levele wodne, niestety. Boże, jak to dobrze grać w Tomb Raidera na oryginalnym soundtracku. Naprawdę. Gin. Wiesław, gdzie idziesz? Nie, żebym miała coś do Wiesławów. Mogę się obydwie od razu podnieść, głupia. Dobra, tu możemy odkręcić. Tam chyba nic nie ma. Nie wiem, skąd w ogóle przyszedł, no, ale powiedzmy, że rozumiem tą logikę Tomb Raidera. Jak każdy zresztą, chowanie wielkich rzeczy gdzieś po kieszeniach. Nie da się bić, głupia. Nie uderzył mnie chyba. Ty nie uderzył mnie chyba. O co chodzi? Jakieś dzikie tańce odprawiłam i mnie nie uderzył. Jakim cudem w ogóle. Dobra, tutaj powinniśmy odzyskać
Dwie bronie? Dwie, jedno? Nie wiem teraz. Zaraz się okaże. Na pewno nie odzyskamy, bo chyba zyskamy dopiero harpun. Mi się wydaje, że jeszcze go chyba nie mieliśmy. Na ostatnim łóżku jest po lewej chyba. Tak, dokładnie. Chyba nie mieliśmy harpuna jeszcze, tak mi się wydaje. Lol, grałam 2 dni temu w Tomb Raidera i nie pamiętam, czy harpun zdobyłam. I tu mamy automaty, dokładnie. Cudownie. Automaty? Automaty, dobra. Zawsze McDonald's ma automatami mylę, nie wiem dlaczego. I teraz co? Tu chyba mamy guziczek. Tak, magiczny. Nie, tak, głupia. Jak na 10 minut gry, to powiem wam, że całkiem nieźle i płynnie idzie. Naprawdę. Jak na mnie? To bardzo płynnie. To jest czasówka oczywiście i radzę się pospieszyć. Ale jak widzicie, spokojnie zdążyłam. Chociaż się trochę ślamazarałam. Chyba nie pominęłam żadnego sekretu, nawet jeśli to trudno. Nie gram na 100%, bo w dalszych levelach nie pamiętam sekretów dokładnie. Początkowych to tam. W małym palcu. Gorzej z ostatnimi. Teraz nie wiem, o co tu chodzi. Źle zrobiłam. Boże, nigdy to chyba tego nie zaczaję w ogóle, o co chodzi w tych klockach. Takie głupie, że już mnie boli. Dobra, nieważne. Wyjaśnię go gdzieś tam. Tego tu pociągnij. Dobra, te klocki są tak czasochłonne i bez sensu w ogóle. Bo co to są za klocki? O co chodzi w ogóle? Co miał autor na myśli, tworząc je? W ogóle, nie wiem, jakieś kartony czy co? Z rozum tu człowieku. Dobra, powiedzmy, że tak to miało wyglądać. Czyli ten klocek w ogóle pierwszy niepotrzebnie w ogóle, bo tachałam, no ale dobra. O, co mnie tam. Na wszelki wypadek zapiszę, bo raz mi się tu zdarzył jakiś dziwny bóg. Nie wiem, o co chodzi. Bug, przepraszam. Ale okej, nie podpaliła się, działa. Działa, działa, działa. O nie, w tym levelu czeka nas dosyć długa drabinka, chyba w tym levelu. W ogóle ten level chyba jest długi. O my god, czyli dobrze, że mam w sumie taką niską grafę ustawioną, bo to nie zajęłoby mi to hektary na dysku. Gin. O, i mamy czerwoną kartę, jak miło. Tu jest sekret. Też miło. Chociaż z dwojga złego wiecie co, już chyba wolę te wodne levely, naprawdę, bo tych nie lubię. Są takie dla mnie, no mówię, zbyt mechaniczne. Nie wiem, jak to ująć. Nie lubię ich po prostu. Mogę odskoczyć do tyłu, ale nie, po co? Głupia ja. Spadnie. A, żyje. Pięknie. Tutaj trzeba zaskoczyć, a to jest wodzianka. A dam radę doskoczyć? A, nie, of course, że nie. Czy dałabym, ale za szybko skoczyłam. Cokolwiek. Jezus. Stłucz to. Jak dobrze, że nie ma syren po prostu. Umarłabym tu chyba. Bo nie wiem, ile mam czasu na nagrywanie. Zaraz mi coś wbije na chatę i w ogóle coś skończy. Skończy się Eldorado. O nie! Już wiem, co to teraz się zacznie. A nie, to jeszcze nie to. Nie, jeszcze nie to. To będzie w innym levelu chyba. Tak, w innym. Dobra. Tu do niego trzeba skoczyć, bo tu jest bezpiecznie. Wierzcie mi. No. Tu się nikt do nas nie dostanie. Możemy ich spokojnie z góry zdjąć. Wszystkich. Giniusz. Jeszcze jeden powinien chyba być. A nie mówiłam. No, także jesteśmy tu bezpieczni. To możemy sobie od razu popchnąć. Najpierw sobie podnieśmy te naboje, w sumie, czemu nie? Wypchaj to.
Ciekawe, ile mi pójdzie ten level, bo staram się tak jakoś to przechodzić płynnie w miarę. Jeszcze nie miałam takiego poważnego faila, więc mam nadzieję, że to szybko pójdzie. Chciałabym, by tak było. Ach, ten klocek jest bez sensu. Wyskocz. Pewnie po co. No. Obkręcaj się, obkręcaj pani. Tam chyba nie warto iść. Z tego co wiem. Dobra. Chciałam tylko przetestować coś. O Jezu, to... Ach, lubię po prostu odciągać się. Ociągać. Ciągać, what? A o czym ty myślisz? Tu jest fajny bug. Ciekawe, czy mi się uda. Pięknie. Zawsze się tak tu dostaje. Nie strzelaj! Kto ci pozwolił do mnie strzelać? Zwariowałaś, panie? Ewa, trzeba tutaj tą wajchę wajchnąć. Czekaj. Pięknie. Nam się teraz woda tu do tego drugiego zbiornika przelała, do którego mówiłem, że nie musimy iść, bo tam nic nie ma. Dobra. Pięknie. Cudownie po prostu. Pięknie. Ja im po to tu wskoczyłam, jak ja muszę tu wyjść. Dobra. Ten skok jest bardzo dziwny. Jak się źle wymierzy, to się nie zaskoczy. Mamy jakaś niewidzialna ściana i te sprawy. Co nam się teraz zrobiło? Klapa nam się otworzyła. Pięknie. Pum, pum. Pum, pum. Nie doskoczę. Wiedziałam. Pięknie, 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 pięknie. Pięknie. To dużo mówić. Pięknie, 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 pięknie. 19 minut. Może do 40 się uwinę, co? Fajnie by było. Hycu, hycu, hycu. O nie, to jest ten level. God damn it. Nie lubię go. Chyba bym w ogóle jakiś z tych mechanicznych lubiłam, ale okej. Co mnie to? Oh God. To jest tak strasznie chore miejsce. Chociaż kiedyś powiem wam, że bardzo, bardzo bałam się tej lokacji. W sensie tego miejsca, w którym teraz jesteśmy. Tego pomieszczenia. Jezus, nie miałam wskakiwać. Okej, zwątpiłam trochę przez chwilę. Nie wiedziałam, gdzie jestem. Ponieważ tu jest... W ogóle jestem osobą, która panicznie boi się wody. A właściwie głębokości, bo samej wody to się nie boję, no bo przecież strzelił do mnie, trafił mnie. Bo brać kąpiel czy coś to bez problemu mogę wziąć, tylko gorzej z jakimś morzem czy coś. Nie, to po prostu panicznie się boję wejść do takiej przestrzeni wodnej i tyle. Nie wejdę za żadne skarby świata. Spadek klatek, bardzo spadek klatek. Mam nadzieję, że to nie wina miejsca na dysku, bo było niefajnie. Nie, to nie wina miejsca na dysku. Wolałam sprawdzić niż potem. O! Cierpieć. Jeszcze jeden jest swoją drogą. I mam nadzieję, że tu przypłynie, bo bym chciała go teraz zdjąć i mieć spokój. No ale wracając do tematu wody. Po prostu to miejsce mnie przerażało. Jeszcze tam... Tam jest. Jeszcze tu jest tak ciemno, że tak powiem. I tak ciężko coś tu zobaczyć.
po prostu przerażało mnie to. Naprawdę bałam się, że takie sierpiny są, czy coś, chociaż mój brat przychodził to nieraz i ja patrzyłam, jak to robi, to ja się w dalszym ciągu bałam, że tu coś jeszcze pływa oprócz tych płetwonurków i no po prostu nie mogłam. Ale na szczęście z czasem już mi się to, że tak powiem, zanikło w tej grze i mogę sobie spokojnie pływać, aczkolwiek w innych grach ten problem ciągle jest, co nie jest fajne i po prostu nikomu tego nie życzę. Okej, może go zabiję stąd, żebym miała spokój, cudownie. Piszmy sobie, żebym tego czasami nie przeskoczyła. Bym tego nie chciała, bo mamy coś do załatwienia u góry. Tak, właśnie. Nie miałaś się rolnąć, głupia. Miałaś tylko zrobić krok w bok, krok w tył i w ogóle. Ale nie, ty musiałaś się rolnąć. Dobra, ono odda nam kolejną broń, jaką jest shotgun. Bardzo dużo w tym levelu odzyskujemy broni, więc fajnie, sialala. Impreza gra. Strzelajmy, ona go namierzy. Cudownie. Chodź tu. Panie. Panie. Trochę nam to zajmie, ale z drugiej strony nie będziemy musieli potem korzystać z apteczek. Na czym mi zależy, bo mimo tego, że na koniec gry zostaje naprawdę masa apteczek, to jakoś niespecjalnie mam ochotę z nich korzystać. Po prostu taka satysfakcja dla samej siebie, że przeszłam grę, nie muszę używać jakoś super dużej liczby apteczek. Więc... O Jezu, nie strzelaj! Ho, ho, ho! Pięknie! Jezus, tam jeszcze ktoś do mnie strzela! Jakim cudem ty mnie widzisz, ale ciebie nie widzę? Ty, odsuń się lepiej, bądź zaraz naprawdę zastrzeli. Ty jesteś zdolniacha po prostu. Dobra, hasamy tu. Hasamy tu. Dobra, cię zabijemy. Nie spadnij tylko. Bo bym sobie tego nie chciała. Ciekawe, czy coś masz. Pewnie jak masz, to straciłam to już. Nieważne. Na dole jest ostatni sekret. Ostatni czy nie ostatni? Ostatni, dobrze. Zaraz będzie znowu syrena wić. Cudownie. Wić, powiedziałam? Nieważne. Teraz możemy sobie zejść spokojnie na dół. Pięknie. Oczywiście nie musimy tego robić, bo, że tak powiem, dół nie jest nam do niczego potrzebny. Tylko jeszcze się upewnić, czy to na pewno nie tu. Tu. Zapraszam. Kogoś, kogokolwiek. No. Halo. Nie wiem, czy to... Jamuś, Jezus! Ty za mną jesteś! Widzimy się tak... O, nie, czemu was tu jest tylu? E, ziom! Myślałam, że po podniesieniu drugiego dopiero się uruchomi. W sensie po podniesieniu tego smoczka osioł. Tak, nieładnie. Mieliście sobie iść. Ziomeczku, idź sobie, profecie. Czekaj, czy pójdą za mną. A, idzie. Co za mózg w ogóle. O! Cudownie! Jeden z głowy. Tak powinno to wyglądać. Już się bałam, że go po pierwsze nie trafię. Gień. O to chodziło. Nawet poszło z okiem. Dobrze, zazwyczaj ich zabijam normalnymi pistoletami, ale... Czemu nie skorzystać z... No i odzyskaliśmy Uzi, pięknie. Czemu nie skorzystać z shotguna, skoro jest taka możliwość, prawda? Czemu wskoczyłam do wody, się pewnie zastanawiacie, bo tu jest chyba ta drabinka, mi się wydaje. Żeby dostać się na górę. Tak, tu jest, dokładnie. To pamiętam. Pamiętam, albo mówię, sekret jest, dwie kolumny dalej, albo drabinka. No i okazało się, że drabinka, skoro sekret był tam. Co ty robisz? Nie to miałam kliknąć. Spojrzałam na stoper. A
którym jest już 26 minut, co mi przeraża. Ten level jeszcze się nie kończy. Nie, zbliżamy się do końca, na szczęście. Ale to wcale nie oznacza, że koniec tych mechanicznych leveli, bo jeszcze przynajmniej jest ich kilka, nie wiem, 2, 3. Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Tak dokładnie. Pamiętam, jak się przechodzi grę, ale nie pamiętam, ile gra liczy leveli i w ogóle lokacje, jak się nazywają. Taka ciekawostka. Piszmy, czemu nie? Mało zapisałam dzisiaj. Czuję się pewna, więc nie zapisuję. To nie tu chyba. Nie. Ale doskoczyła. Nawet nie przeskakuj mi tu. Cudownie, pięknie, cudownie. No dobra. To tutaj. I tu musimy iść. No, tak jak mówiłam, pamiętam jak co trzeba i gdzie iść, także idzie to całkiem płynnie, jeśli chodzi o fabułę. Gorzej z wykonaniem, bo Lara nie zawsze chce współpracować, albo odwala jakieś dziwne maniany. Okej. Okay. Teraz wyskoczymy chyba tu, z tym, że za mną ktoś będzie. Dobra. Apteczka. Boże, jak ja tu jestem bogata w te rzeczy. Dobra, zyskaliśmy chyba kartę. Chyba. Tak. Mogę jej tu użyć. Dzięki czemu znów musimy przewajchnąć tą dźwignię odpowiedzialną za wodę. I możemy dostać się do końca levelu, cudownie po prostu, żyć nie umierać. No i teraz sobie możemy tutaj iść i tu mamy koniec levelu. Byłam kiedyś niemal na 100% pewna, że tutaj jest płetwy nurek w tej dziurze, ale to jest jakiś, nie wiem, mój wymysł. Nikogo tutaj nie ma. Tutaj kończymy level po prostu i tyle. Więc okej. Dźwignia. Okej. Okej, muzyka się skończyła, bo nie chciałam mówić nic, bo w rajce, gdyby mi zakurzała, to byłoby niefajnie. No i jak widzicie, nasze statystyki są całkiem fajne, bo 30 minut praktycznie mamy level skończony, wszystkie sekrety. Zero użytych apteczek, więc sukces dla mnie. I nawet całkiem sporo życia mieliśmy, więc to już podwójny sukces. Na razie tylko użyłam apteczki w Opera House i mam nadzieję, że będzie mi tak dobrze szło do końca gry, jak przez te resztę leveli początkowych. No ale to tyle by na w tym odcinku. Zapraszam oczywiście Was do komentowania i oceniania materiału. No i do następnego razu. Mam nadzieję, że z lepszą grafiką. Więc trzymajcie się ciepło. Cześć!